Siemano ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Go to Goal. Wersja beta jeszcze aktualnie trwa, aczkolwiek jest już na ukończeniu, a ja w tym odcinku przedstawię wam postęp mojego zawodnika, a także całej mojej drużyny, bowiem jesteśmy, że tak powiem, jedną z najlepiej rozwijających się drużyn w grze, ale o tym za moment. Póki co, gdybyście chcieli dołączyć do mojego zespołu i zagrać razem z nami, no to cały czas miejsce w naszym zespole jest dla was otwarte. Link do gry w opisie, nie jest to żaden reflink, także spokojnie możecie się rejestrować. Ja na tym nic nie zarobię, no a szkoda. W sumie nie chodziłoby mi nawet o takie pieniądze realne, chociażby te wirtualne monety w grze by mi się przydały, ale no właśnie, o tym sobie na razie mogę pomarzyć. Przejdźmy zatem do samej rozgrywki. Jak widzicie, jestem obecnie na 15 poziomie popularności, niedługo wskoczę na 16 poziom, a więc zbliżam się coraz bardziej do tego poziomu wymarzonego 20, za który, patrząc na zadania, otrzymam aż 100 tysięcy kasy plus 10 punktów premium, za które ewentualnie, gdybym chciał mieć ich więcej, trzeba po prostu płacić normalną gotówką. Tak wyglądają moje osiągnięcia do tej pory. No nie są może jakoś wybitnie bardzo, bardzo dobre, aczkolwiek jeśli chodzi o tydzień gry, no to wydaje mi się, że i tak jest całkiem nieźle. Moja kulka, mój zawodnik, kulka, no nazywam to kulką, ponieważ w meczach są to kulki, które poruszają się po prostu po boisku 2D, wzrosła, jeśli chodzi o umiejętności, aż do 18,2 w overallu ogólnym, także postęp niesamowity. Od poprzedniego odcinka troszeczkę czasu upłynęło, także mój bramkarz się rozwija, z czego się bardzo cieszę, chociaż przybył mi konkurent w moim zespole, jest nim fan być może Łukasza Fabiańskiego, bo takiego zawodnika ma na swoim profilowym zdjęciu. Zresztą za moment wam to wszystko pokażę, no i przez to zmotywowany do działania, aby nie stracić miejsca w podstawowej 11, musiałem zacząć po prostu więcej trenować. Saldo na moim koncie nie powala, saldo klubowe także, ale to za sprawą tego, że mamy już komplet trenerów, dlatego gdybyście chcieli rozpocząć rozgrywkę, to oferujemy wam póki co najlepszych trenerów dostępnych w grze, oczywiście w wersji nie premium, bo mając premium, to pewnie tych trenerów mielibyście lepszych. No i dziś potrenujemy sobie, może raz, może dwa, zobaczymy, jak mi na to pozwolą finanse. Na czacie chyba obecnie nikogo nie mam, ponieważ nikt się do mnie nie odzywa. Chociaż napiszę, że nagrywam właśnie odcinek, może ktoś się odezwie akurat. Zobaczymy, jeżeli ktoś się odpisze, no to na pewno nam się to wyświetli. Zatem przejdźmy do tego, w jaki sposób możecie sobie trenować popularność. Na początku zaczynacie od gotowania w telewizji śniadaniowej i wykonujecie sobie ćwiczenie, które trwa 1 minutę. Wzrasta wam wtedy lekko popularność i tak sobie level upujecie do następnego poziomu. Im wyższy macie również ocenę ogólną zawodnika, tym bardziej wzrasta wam możliwość rozwijania właśnie różnych ofert, przeprowadzania różnych zadań, które dają wam punkty za popularność. Jak widzicie, jest Szymon z nami, także pozdrawiam go serdecznie. To jest chyba najważniejsza postać w tym zespole, może nie pod względem overallu, bo do najlepszych w tym kontekście nie należy, chociaż przez długi czas był w topie naszej drużyny, ale jeśli chodzi o finanse, no ten człowiek zrobił masakrę. Do tej pory wpłacił ponad 80 tysięcy na rzecz klubu, no i być może dlatego ucierpiał na tym jego zawodnik, ponieważ zamiast się rozwijać, to co robił, no to właśnie kasę zarabiał na zespół, także gorące pozdrowienia dla niego. A tu jest właśnie Michał, o którym mówiłem, to jest mój konkurent w bramce, który ma 17,9 oceny ogólnej, także jest o co walczyć. A zresztą gdybym stracił nawet podstawowe miejsce w zespole, to zawsze mógłbym sobie popykać się w sparingach, czy też wchodzić z ławki rezerwowej w ostateczności. Ale dobra, przejdźmy już do naszej kadry, do naszego zespołu, bo ona prezentuje się w chwili obecnej następująco. Mamy tak, 3 bramkarzy, w tym 2 takich już topowych, czyli ja i Michał. Potem obrona, tutaj troszeczkę zawodników zaprzestało gry w grę, tropek jego overall spada, bo jeżeli nie grasz, to twoja średnia automatycznie idzie w dół, ale za to
pazda, no to co on robi, no to chyba to na euro. Po prostu wzrastają jego umiejętności w kosmicznym tempie, już chyba jest w top 25 najlepszych zawodników w grze. Mamy także Arka, który naprawdę ma świetny overall, jest także Mateusz, który niedawno zaczął, a już ma 17 oceny, no ale to za sprawą również naszych dobrych trenerów, którzy umożliwiają szybki przyrost tych umiejętności. Mamy także Mikołaja Betę, no ten to już jest dopiero kozak, 25 top, już do niego należy i zrobił to osiągnięcie w bardzo szybkim tempie. Mamy także Kordiana, świetna ocena, Szymon Świec, nasz nowy nabytek, jest także Piotrek, no i cała ekipa prezentuje się naprawdę solidnie, pomocników mamy zresztą najwięcej, chociaż no mam nadzieję, że nie przestaną być aktywni ci, którzy niedawno do nas dołączyli, a także napad, a w napadzie bez wątpienia bezkonkurencyjny Jacob.pl. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o naszą listę zawodników. Co mogę wam tutaj jeszcze pokazać? No właśnie, klikacie wykonaj i wasze zadanie trwa 6 minut w przypadku moim i automatycznie będzie wam rosła ocena popularności. Dobra, teraz przejdźmy do treningu. Tutaj mam trenerów do wyboru, oczywiście jest ich sporo, no ale ja wybieram tego od bramkarzy, czyli właśnie tego oto pana. Płacę 500 euro za trening z tym panem i walczymy sobie o bonus, bo oczywiście możecie trenować bez bonusu, jeżeli nie chcecie się bawić w tą animowaną gierkę. Swoją drogą, no słabo to wymyślili, bo to jest taka gra jakby dla, nie wiem, przedszkolaka. No ale 20% można uzyskać, a 20% nie chodzi ulicą, także warto sobie potrenować i starać się tego bonusa zgarnąć jak największego. Zresztą akurat teraz się zagadałem zamiast ćwiczyć. No ale jest jeszcze jedno ćwiczenie, gdzie mijamy pachołki, może jeszcze w tym odcinku wam je przedstawię. Jogging to pomoc w usprawnieniu szybkości, wytrzymałości, ale i także odzyskaniu zdrowia. Jeżeli będziecie się niezdrowo odżywiać, no to wtedy właśnie w kawiarni wasze zdrowie pójdzie w dół i odzyskać je można właśnie za sprawą joggingu i chyba tylko w ten sposób, ewentualnie no tym ekskluzywnym obiadem za punkty premium, który wam daje plus 100 do energii i plus 8 do zdrowia. No jest jeszcze płatny obiad, który daje wam, ale jest tylko jeden dziennie możliwy do zrealizowania, plus 3 zdrowia. No i tak to się prezentuje w moim mieszkaniu. No mogę wam pokazać, co tam mam, bo mam mieszkanie wynajęte to za 1000 euro tygodniowo oraz jeśli chodzi o mieszkanie, powinienem w nim coś mieć. Ale to chyba się znajdzie na moim profilu, tak mi się wydaje, mój profil. I tak, tutaj mam zestaw ciężarków i skakankę, które poprawiają mi chyba 5%, w sumie razem chyba o 10% efektywność treningu, no i podstawowy strój, którego niestety na chwilę obecną zmienić nie można. Dobra, przechodząc dalej, oferty pracy, możemy przejść także do pracy, no w tym momencie wszedłem na 15 poziom popularności, a więc mogę sobie pozwolić na pracę za 40 punktów energii, która daje mi 500 euro i ona trwa... Nic nie trwa, bo chyba po prostu wystarczy kliknąć i czekać na odzyskanie energii, tak mi się wydaje. Co tu jeszcze napisał Michał? Pozdrawiamy, no to pozdrawiamy was również, no, dzięki, że jesteście online. Co dalej? Na forum klubowym mogę wam pokazać teraz, jak prezentuje się nasza drużyna w topce. Gdzie to będzie? W zmianach chyba w grze i tutaj. Tak jest, teraz jesteśmy na miejscu 6. No to za sprawą tego, że kilku z nas stało się nieaktywnych, jeśli chodzi o graczy, aczkolwiek no widzę, że inne zespoły już pomału zaczynają nas gonić, także no trzeba cały czas klikać i trenować, ale no top 10 na pewno w najbliższym czasie raczej nie opuścimy. Także tak prezentuje się nasza drużyna, no widzicie, my mamy tu również największą ilość piłkarzy, także im mniej piłkarzy, tym łatwiej o większą ocenę ogólną. Dlaczego? No bo mniej zawodników składa się na średnią, a przy większej ilości graczy no jest to trudniejsze do utrzymania, bowiem wszyscy wtedy musieliby mieć podobną ocenę. Co do drużyny, no tutaj mogę wam pokazać w sumie lepiej nic, bo lepiej gdy dołączycie do nas, gdy sami sprawdzicie, jak to wygląda, o czym piszemy sobie na forum, jak wygląda nasz stadion, mecze, no w sumie mecze mogę pokazać, bo ostatnio wygraliśmy 4-1 w sparingu, potem w meczu ligowym był remis. Szkoda, że tego meczu nie idzie odtworzyć, ponieważ przydarzył się taki, no wiadomo, jest to jeszcze beta, przydarzył się taki błąd, że my graliśmy naszą jedenastką na jednego zawodnika. Większość z zawodników stała w rogu,
chyba tam stało 8 zawodników. Na bramce nie stałem ja, tylko napastnik. W ogóle się gra zbugowała przez to. No chyba nie spodziewali się adminowie, że może dojść do takiej sytuacji. I o dziwo wygraliśmy tylko 2-0. Przeciwnik dostał drugą czerwoną kartkę w 75 minucie. I co się stało? No my nie strzeliliśmy potem chyba już żadnej bramki, albo tylko jedną. Także komiczna sytuacja. No ale niby błąd został naprawiony, jak widzicie, przyznany nam został walkover za to spotkanie. Także no, skończyło się w miarę dobrze. Przechodzimy jeszcze na miasto. Tutaj muszę wam pokazać, że możecie sobie kupować inne rzeczy, ale gdybyście zaczęli grę, jest takie coś jak sklep z odżywkami. Tutaj jeden dziennie, jedno takie białko dziennie jest darmowe. Ja już je wykorzystałem i wtedy macie plus 50% do premii do treningu. Także warto tego używać. Gdy macie punkty premium, no to możecie sobie pozwolić na to, by wam po prostu kupować sobie takie rzeczy. No i wtedy co? Wtedy macie możliwość rozwijania swojego zawodnika lepiej. Z tego względu, że no, o połowę efektywniejszy jest ten trening, co sprawia w efekcie ogólnym przyrost większej ilości punktów do overallu, czyli oceny ogólnej. No i jeszcze mogę wam pokazać tabelę ogólną, jeśli chodzi o naszą ligę, gdzie no, głównie gramy z botami, bo tutaj jeszcze takich ekip typowo utworzonych nie ma, dlatego możecie również tworzyć własne kluby, zapraszać znajomych do grania, aczkolwiek byłbym bardziej mile zaskoczony, gdybyście po prostu dołączali do nas, bo chcemy stworzyć jak najsilniejszą ekipę w tej grze. Mamy 23 punkty, 6 zwycięstw, 5 remisów, a to pewnie jeszcze wszystko za czasów, kiedy ja klubem jeszcze nie prowadziłem, ale bilans bramkowy naprawdę niezły, tylko jedna wpuszczona bramka i to chyba jeszcze nie za mojej kadencji, bowiem w meczu ligowym żadnej bramki nie wpuściłem. Strzelców mamy najlepszego Jacoba, asystentów jest Szymon, który ma 5 asyst, goni go tam jakiś bot, Abbasia z Włoch. No i tak to się wszystko prezentuje. Ja jeszcze przeprowadzę jeden trening, być może będzie to ten trening drugi. Fajnie by było, gdybym miał właśnie możliwość pokazania wam obu tych treningów. Dlatego zobaczmy, co to będzie. No nie, niestety, załączył się ten sam, dlatego w tym momencie ja będę wam dziękował za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobał i chcecie więcej, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. No i zachęcam do dołączenia do samej rozgrywki, sprawdzenia, na czym gra polega w następnym tygodniu. Z tego, co się orientuje, admin pisał, że ma wyjść apka na telefon, dlatego będziecie wtedy mogli sobie śmigać również w grze na telefonie. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcje tej gry, rozwój mojego zawodnika, który cały czas się rozwija, no i samej gry, która no, robi postępy, będzie dostępna w kilku wersjach językowych, dlatego nie tylko Polacy będą w nią grać, zresztą i tak pojawiają się już tu pomału Hiszpanie, Anglicy i gracze innych narodowości. Kolejny odcinek, no, po weekendzie na pewno, bowiem w weekend mnie nigdy nie ma w domu, będzie od... Myślę, że zarejestrowany jeden z meczów, nie wiem jaki, może ligowy o 18 gramy z Petardą Poznań, albo o 16 zarejestruję mecz przeciwko Orłom Białym sparingowy. Dlatego to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeszcze raz dzięki za jego obejrzenie. Łapka w górę, mile widziana, a my widzimy się, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Cześć!